A i witajcie kochani na zapisie z live'a z wtorku 28 lutego z fotogarażu. Dzisiaj no, przysyłali mi zdjęć zorzy polarnej, która przepięknie w nocy świeciła nad Polską. I tak ze dwa zdjęcia dzisiaj tutaj na zapis sam obrobię. Kochani, zdjęcie Rafała Murawskiego. I prezentuje się tak, zdjęcie zrobione pod Toruniem, bodajże, jak dobrze pamiętam, tutaj mamy radio, polski radioteleskop, największy polski radioteleskop w naszym kraju, on się chyba RT2 zwie. No i mamy piękne słupy zorzy polarnej, łącznie z widocznymi zieleniami. No, w pierwszej kolejności dodam sobie troszeczkę kontrastu do tego zdjęcia, ściągnę nieco na światłach, wyjdę na cieniach, podniosę na ekspozycji, bo zdjęcie jest troszkę niedoświetlone, także podnoszę na ekspozycji, dodam sobie też nieco bieli. Okej, poszukam sobie czerni, gdzie one mi się zaczynają malować. Tutaj gdzieś. No to na razie czerni ruszać nie będę. Przejdę na sam dół, żeby włączyć sobie profil obiektywu. Okej, tego oczywiście nie wyłapuję, bywa. Mam lekkie winietowanie, więc zlikwiduję je ręcznie. Tu w zakładce Lens Correction przechodzę do manual i ręcznie troszeczkę rozjaśniam na bokach i jeszcze troszkę sobie rozsunę. O, dobrze. No i mamy tutaj zmniejszone to winietowanie z obiektywu. Kadru zmieniać nie będę, co najwyżej optycznie, delikatnie, troszeczkę przyprostuję i troszkę jednak zrobię kropa, bardzo delikatnego, w ten sposób, troszeczkę zetnę i na dzień dobry chciałbym usunąć te gałęzie, więc biorę tutaj plasterek, ponownie klikam plasterek, albo wezmę gumeczkę tym razem, czyli usuwanie kontentu i usuwam tutaj te gałęzie wystające, one nie są nam tutaj na zdjęciu potrzebne, więc można je pozaznaczać, a program nam je tutaj usunie i powinien sobie z tym dobrze poradzić. Tutaj troszeczkę jeszcze widzę, muszę delikatnie zmienić, więc wezmę plasterek jako korekcję punktową, powiedzmy z próbkowaniem stąd. I teraz jest w porządku. No jeszcze tutaj cień. Jeszcze tu taki cień się został. Więc też ów plasterkiem. Po tym cieniu sobie przejadę. Oj, skąd ty żeś zapróbkował? Aż stąd. Stąd nie potrzeba, panie kolego. Zapróbujemy tutaj, bo tu od dystorsji troszeczkę inaczej szum się maluje, aniżeli tutaj. Co zresztą, kochani, widać. O, zobaczcie, na brzegach mamy zwiększoną komę, rozciągnięte troszeczkę gwiazdy, no jest dystorsja obiektywu, aniżeli tutaj. Więc jeżeli próbkujemy, to trzeba starać się próbkować w takich miejscach pobliskich, miejscach, które chcemy zaretuszować. No dobrze, tutaj mamy to podciągnięte. Dodam sobie troszeczkę tekstury na całości zdjęcia, delikatnie przejrzystości i troszkę dehaze'a. To tak na całości. Teraz oczywiście dodam sobie więcej jaskrawości i troszkę saturacji. Jeżeli chodzi o temperaturę barwową, no to mamy tutaj takie dosyć nisko ustawioną, taką dosyć nisko ustawioną, bo 2900 kelwinów. Zobaczmy, jak się będzie malować przy 3300. No dużo zanieczyszczenia światłem wchodzi, więc ja nawet jeszcze to zrobię troszeczkę chłodniej. Było 2900, ustawię 2850. Okej, niech tak sobie to będzie. Teraz dodam troszkę, jest mało karmazynów na tincie, troszeczkę ich dodam. O, to jeszcze mi tutaj wypotęgowało ów słupy, które są widoczne. No, wyseparuję sobie teraz niebo. Okej, powolutku niech sobie to zrobi. Dobrze, całkiem przyjemnie. Na tym niebie troszeczkę jeszcze ściągnę sobie światełek, natomiast dorzucę więcej przejrzystości. To nieco mi wyciągnie naszą zorzę. Dodam też troszeczkę tekstury i delikatnie podjadę dehaze'em. Bardzo subtelnie, już nie za dużo, bo
popierdzieli. Tu ładnie niby wygląda, bo barwy, wszystko jest widoczne, ale zobaczcie, jak bardzo mocno zwiększa nam zaszumienie zdjęcia, więc tego Dehaze'a użyję po prostu mniej. Takie, no 10 to myślę, że max tutaj. Dobra, jeżeli chodzi o cienie, to tutaj ja sobie troszeczkę pozwolę unieść na cieniach tą fotografię na samym niebie. A teraz zrobię sobie jeszcze film liniowy, który pociągnę w ten sposób od góry. Ojejku, przepraszam, moje zatoki. I tu sobie troszeczkę zwiększę jeszcze kontrastu i tu minimalnie na cieniach opuszczę. O, tak, żeby tutaj to niebo było ciemniejsze, po prostu. No, mamy niską temperaturę, temperaturę barwową na zdjęciu, co powoduje, że gwiazdy są dosyć mocno chłodne, a gwiazdy też mają swoją barwę. Ja spróbuję w tej chwili na naszym niebie, czyli wezmę zaznaczę niebo, ok, i spróbuję na naszym niebie wyseparować sobie światła. Wyseparować światła, a dokładnie mam tu na myśli co jaśniejsze gwiazdy. No tutaj trochę wyłapało, a to się zaraz usunie. Co jaśniejsze gwiazdy. Więc przybliżę sobie, tylko tak, zaznacza mi na zielono, ja może tym razem przejdę do czerwonego. Niech zacznie zaznaczać maskę na czerwono. O, okej, okay. Tu już mam, troszkę te gwiazdki są wyłapane, oczywiście jeszcze zmniejszę dosyć mocno przenikanie. W porządku. Dobrze, na razie tu nie ruszam tego, nie usuwam, po prostu zwiększę sobie temperatury barwowej na tych gwiazdkach. Minimalnie karmazynę podjeżdżam. A dlaczego tak robię? No ponieważ no, gwiazdy również mają swoje barwy. One również mają swoje barwy. Zwiększę tu też saturację. Okej. Co zrobię, to teraz wezmę substrat i wezmę pędzelek. Tu, okej. I usunę sobie, wyłączam tą maskę, usunę sobie to zaznaczenie, które mam tutaj, więc je usuwam po prostu. To wszystko mi jest niepotrzebne. Czy usunąłem? No ale czekajcie. No, powinno mi usunąć. I dlaczego mi nie pokazuje usunięcia? A, dobra, gęstość miałem na 100. Czyli po prostu bardzo słabo usuwało. Dobra, to teraz jeszcze raz wezmę. Okej. No, i teraz nie ma. Ponownie wezmę sobie, wyseparuję niebo. Przetnę to niebo z zakresem luminacji, separując tym razem światła mniej więcej te, gdzie występuje mi zorza, czyli gdzieś tu, i w tym miejscu jeszcze dodam nieco przejrzystości, troszeczkę saturacji i troszeczkę saturacji, ok, nieco podniosę na bieli, bardzo delikatnie, i na światłach, bardzo subtelnie to robię. Dobra, jeszcze co bym chciał zrobić, to z tej maski oczywiście biorę substrat i usunę sobie, już z włączoną automaską, usunę sobie zaznaczenie z naszego radioteleskopu i tak samo ta pierwsza maska, która tutaj była, też chcę z radioteleskopu usunąć sobie. A to wezmę tym razem jako obiekty. Oj, coś mu nie wyszło. Ctrl C. Więc wezmę po prostu ręcznie pędzlem.
Okej. Dobrze, w tej chwili sobie wygląda to tak. Nieco mniej tego karmazynu jednak dam, takie minus 50. Troszeczkę było zbyt dużo. Przejdę sobie teraz do koloru selektywnego. No i tutaj są purpury, nasze purpury. Więc tak, purpurą troszeczkę przejeżdżam na prawo. Chociaż, czekajcie. Tak, purpurą minimalnie na prawo. Magenty nie ruszam, natomiast zwiększę saturację magenty i delikatnie purpury, a mocniej troszkę magenty i troszeczkę purpurę i magentę rozjaśnię. To jest nasza zorza. Jeżeli chodzi o kolor żółty, tym przejeżdżam w kierunku zieleni troszeczkę, no bo tutaj niestety, no ta zieleń tutaj jest troszkę widoczna, te słupy zielone i wstęgi, ale ona jest mocno w świetle sodowym schowana. W świetle, w zanieczyszczeniu światłem, więc troszeczkę tą zieleń, znaczy tym żółtym przejeżdżam w kierunku zielonego. Delikatnie i też zwiększę sobie saturację tej żółci. Jeszcze może troszkę bardziej tu. O, to mi przynajmniej zasymulowało, tak wyciągnęło ją delikatnie z tego światła sodowego. Dobrze, dodam sobie jeszcze jaskrawości na zdjęciu. Saturacją myślę, że zatrzymam się w tej, na tym poziomie. Delikatną eskę robię. Bardzo subtelną, bardzo, bardzo delikatną, nawet tak bardziej na światłach podnoszę. A tutaj zablokuję gdzieś na normalności, że tak się wyrażę. Dobrze, teraz troszkę smolistych czerni dorzućmy. Myślę, że w tym poziomie będzie fajnie. Nie robię podziału odcieni. Teraz zajmę się odszumianiem. Nie będę też jakoś mocno odszumiał, żeby utrzymać sobie, żeby nie tworzyć plastik fantastik na zdjęciu. Wyostrzanie dam na 55, na około 35 dam detal. Zwiększę sobie promień wyostrzania na 1-2 i teraz odszumianie to ustawię, no 35 mniej więcej, plus około 20-25. Maskowanie. Okej. Tak. Tak będzie dobrze. I jeszcze tutaj się zabawię troszeczkę korekcją na sRGB. Zielonym delikatnie na minus, bardzo subtelnie. Samym czerwonym też delikatnie troszkę na minus. Także zielenią i nawet zielony troszkę mocniej dam, takie minus 19. Nie to. Czerwień taki minus 11 niech będzie. Zielony no, troszkę mniej, minus 15. Zobacz jak niebieski się zachowuje. No tutaj za bardzo nie ma sensu szaleć. Minimalnie nim na plus przejadę. Takie plus 5, plus 4 niech będzie. Troszeczkę zwiększę sobie saturacji na zieleni, no i na czerwieni. Ta zorza ma się świecić. No dobrze, jest całkiem fajnie. Przechodzę do jeszcze tutaj do koloru selektywnego, pod kolor niebieski. I tutaj bardzo delikatnie w kierunku niebiesko-zielonego sobie przejeżdżam. A to dlatego, że niebo jest troszkę zbyt fioletowawe, więc podjadę sobie je o tak. Dobrze, nawet jeżeli chodzi o to niebo, to można zrobić tak, że ja to niebo ponownie sobie wyseparuję. Przetnę sobie je z zakresem luminacji i tym razem wytnę światła. O gdzieś ten zakres, gdzieś tutaj, może troszkę tu bardziej, a nie, musi być na mięciutko.
O, i tutaj minimalnie sobie delikatnie mam troszeczkę więcej. Troszeczkę sobie ściągnę karmazynów. O! I tak. No i myślę, że to zdjęcie będzie skończone. Zobaczmy sobie teraz przed i po. A prezentuje się o tak. Wydarte słupy naszej zorzy. Delikatnie widoczny zarys drogi mlecznej, który sobie tutaj przechodzi. Proszę bardzo. Podkreślone słupy tutaj wstęgi zieleni. Szkoda, że ten radioteleskop jest taki mocniej przypalony. No ale to nic. Tu usunięty kawałek tych krzoków, tego drzewa. O, tu widzę jeszcze. Ta się załapała. Andromeda chyba. No, widać troszeczkę więcej jest szczegółów tej z drogi mlecznej. No, te gwiazdy nieco ociepliłem, chociaż one też są takie na granicy spalenia, ale troszeczkę je ociepliłem, żeby one te swoje barwy troszkę miały. Ale dużo gwiazd na niebie jest pomarańczowych i po prostu żółtych. O, tu hot pikselek widać. Tu. No, zobaczcie, jak się tu ów zdjęcie prezentuję. Oznaczam siódemeczką na żółto i teraz będę się zajmował tą fotografią lubka. Dobrze, kochani, to teraz przechodzimy do kolejnego zdjęcia i będzie to zdjęcie lubka. Kolejna zorza, tym razem już nie z Torunia, a z Pomorza, z nad naszego Kierwa Bałtyku. No, spójrzcie, kurde, co tutaj się działo? Co tutaj się działo? Coś pięknego. No, wychodzę sobie na ekspozycji, no, pozwolę sobie tutaj na takowe działanie. Nie przejmuję się, że gdzieś tam jakieś delikatne przypalenie na gwiazdach mi się pojawi. Zorza jest ważniejsza. Dodaję oczywiście kontrastu, ale tak, zmieniam kamera standard na kamera neutral. Dzięki temu będę miał większą rozpiętość tonalną tego zdjęcia, bardziej zbliżoną do pracy surowej matrycy. O, tak sobie ustawię. Teraz troszeczkę ściągnę sobie na światełkach przy tym zdjęciu. Delikatnie wyjdę z cienia. Dodam troszeczkę bieli i poszukam sobie czerni. No ta już tutaj zaczyna występować, no ale tu mocniej występuje, no zobaczcie, mamy też winietowanie obiektywu. Więc od razu też przejeżdżam do korekcji obiektywu, przechodzę na profil, biorę auto, no i wyłapuję, że jest to Nikko 35 mm, światło 1.8, ale no jeszcze troszkę tej winietki mam, więc przejdę sobie na manual i pozwolę sobie ręcznie tutaj jeszcze delikatnie jej ściągnąć. Ok, no tak myślę, że jest teraz przyjemnie i w miarę wystarczy, chociaż jeszcze troszeczkę tutaj widzę na podglądzie, bo na mniejszym zdjęciu to winietowanie jest po prostu lepiej widoczne, więc jeszcze sobie tutaj przejdę i troszeczkę rozszerzę. Tutaj to jest midpunkt, punkt środkowy, zobaczcie, gdy wezmę na przykład całkowicie, ściągnę, nawet dodam winiety, to tym punktem środkowym, o, ustawiam jakby zakres, w którym ona ma się zaczynać, to przenikanie tej zorzy. Wtapianie, znaczy nie zorzy, matko, tej winiety. Więc ja sobie ustawię gdzieś, o, gdzieś tak, myślę, będzie dobrze. Okej, okay. Kochani, no można powiedzieć dużo karmazynu na zdjęciu, bo jest po prostu zorza. Te ustawienia sobie raczej zostawię, natomiast zmniejszę sobie temperaturę barwową, myślę, dam 4000 kelwinów. O, w ten sposób niech sobie to będzie delikatnie chłodniej. I jeszcze troszkę kontrastu, oczywiście dodaję dehaze'a na całości zdjęcia, nieco przejrzystości, nieco tekstury, tej więcej dodam na niebie. Ale jeszcze wcześniej zaznaczę sobie tutaj, wezmę sobie kropowanie, wezmę poziomicę i ustawię poziom zdjęcia do naszego morza, po prostu, żeby je wyprostować. Okej, teraz zdjęcie jest prościutkie.
i separuje niebo. Tu troszkę inaczej będę obrabiał jak zdjęcie Marcina, przepraszam, Rafała, czyli wcześniejsze, ponieważ na tej złoży mam dużo więcej. Kontrast. Dodaję sporo kontrastu, dodaję trochę bieli, ściągam jeszcze na światłach. Dlaczego ściągam na światłach? No przecież zorza jest jasna, po co ściągasz na światłach? A zobaczcie, tu chociażby o szczegóły na tej zorzy widoczne, na tych słupach. Gdy ściągam na światłach, one są bardziej widoczne, po prostu bardziej widoczne. Zobaczcie. O, natomiast ja sobie bielą powracam ze światłami tej zorzy i teraz tutaj dodam jeszcze przejrzystości, to te słupy jeszcze zostaną wydarte i dodaję tej przejrzystości dużo, dodam też dość sporo. Widzę, że mam tutaj możliwość, bo jest mniejsze zaszumienie zdjęcia. No tu jest dużo szumu kolorowego widoczne, ale to z tym sobie poradzimy zaraz. Więc dodaję też sporo tekstury. No i oczywiście, moi drodzy, też nieco dehaze'a. No dobrze, jest bardzo fajnie. Tylko, że no, widzę, że tego karmazynu może być troszkę za dużo, ale... No, wpływ tutaj na karmazyn też ma ilość szumu, jaka jest na zdjęciu. Szumu kolorowego, więc zostawię sobie na kropie, przejadę sobie tutaj na dół i zwiększę odszumianie szumu kolorowego, to ustawię na 25. I jeszcze dodam troszeczkę tutaj jakby wygładzania, ustawię na 70. No dobrze, dobrze. Wyseparowałbym sobie na naszym niebie same takie granaty. Spróbuję to zrobić, też wątpię, bo to jest zbyt delikatne przejście wobec tego karmazynu, tej purpury zorzy, ale zobaczymy, może się uda. Wezmę zakres koloru i zapróbuję sobie stąd. No nawet się udało, nawet jest dobrze. Może nawet jeszcze taki zakresik spróbuję gdzieś wybrać, żeby było to przenikanie było fajniejsze. Pozwolę sobie troszkę delikatniej wtopić i troszeczkę tutaj sobie ujmę, delikatnie sobie ujmę karmazynów na tincie i troszeczkę jeszcze bardzo subtelnie ochłodzę. Co mi na tych granatach? Chodzi o skontrastowanie tutaj. Dobrze, to teraz podobnie działam, łapiąc sobie na zakresie koloru zakres działania zieleni. O, tak ją ustawię. Tylko ustawię sobie to też na zielony, żeby tutaj mi też pokazywało. Dobra. Tą zieleń bardzo delikatnie też ochłodzę. I też ściągnę na niej troszeczkę karmazynów i na tej zieleni dodaję troszkę bieli i troszkę jeszcze przejrzystości. Dobra, to teraz podobnie spróbuję złapać sobie przestrzeń fioletów. Może tutaj. No, kurde. Nie bardzo, więc szukam jeszcze miejsca, którym mógłbym to zastosować. O, tutaj chyba będzie w miarę, ale jeszcze kombinuję. A nie, tu będzie lepiej. Zastosuję to tak. Dodam też tutaj troszeczkę bieli i troszkę też przejrzystości, delikatnie dodając tutaj karmazynu. No, cacy. Fajnie. Te słupy są dużo bardziej widoczne oraz faktura naszej zorzy, ta cała tekstura. O to mi chodziło. No ale kochani, no kurde, tu dalej mam troszkę, znaczy tych karmazynów tu jest przez to, że no ta zorza, ona tutaj dalej świeci, ale chcę to troszeczkę zmniejszyć, więc ja wezmę sobie fil liniowy, puszczę w takim dużym wtapianiu
O, w ten sposób i z tej strony chcę zrobić, więc żeby to zrobić na jednym filtrze, to wezmę po prostu dodaj filtr i ten ustawię sobie tutaj. Tu jeszcze troszkę ściągnę sobie ów karmazynu, troszeczkę ochładzając. Okej, fajnie. Co jeszcze teraz zrobię? To ponownie złapię sobie na zakresie kolorów sam fiolet. Dostosuję go mniej więcej gdzieś. A niech będzie tak. Teraz na tej masce, na tym fiolecie przetnę ją ponownie, tym razem z zakresem luminacji. Ponieważ chcę tu troszkę dorwać te jaśniejsze elementy jeszcze. Myślę, że tak będzie w porządku. Chodzi mi o te słupy przeważnie, przede wszystkim. Troszkę jeszcze tutaj przejrzystości, troszkę tekstury, nieco bieli, nieco powracam ze światłem i troszeczkę temperatury barwowej bardzo delikatnie dodaję. Dobrze. Jest fajnie. Teraz pozwolę sobie na naszym niebie zrobić film liniowy jeszcze, taki. I tutaj bardzo delikatnie dodaję diheiza i troszeczkę kontrastu. Dobra. Dół zdjęcia. Zaznaczam niebo. Odwrócę sobie tą maskę. Mam tutaj dół. I powiem wam, że ten dół chciałbym mieć chłodniejszy. Po prostu nieco chłodniejszy, więc ściągam na nim temperatury barwowej. Delikatnie ujmując karmazynu. Ok. No dobrze. Całkiem fajnie. Teraz dodam sobie na całości zdjęcia. Powrócę sobie do 4100 kelwinów. Na całości. Zrobię delikatną eskę, a raczej blokuję sobie półcienie, podnosząc teraz delikatnie na światłach. Tu gdzieś dosyć wysoko. To bardziej mi wzmoży ów słupy. Dodam sobie troszeczkę czerni, tutaj się zaczyna pojawiać, więc tak też ją pozostawię. Nieco jaskrawości, nieco saturacji. Troszkę tu za dużo, o, plus 4 wystarczy. No i kolor selektywny, tutaj też, zobaczcie, można wiele, wiele podziałać. I tak, purpura. Tej troszeczkę zmniejszę, to znaczy delikatnie nią przejadę sobie w kierunku niebieskiego, ale bardzo subtelnie. Jeżeli chodzi o magentę, czyli karmazyn, tą bardziej w kierunku czerwieni. Ona tu będzie występować. Zobaczcie, to przejadę troszkę tutaj. Dzięki temu bardzo delikatnie sobie jeszcze tą zorzę pozwalam kontrastować. Kolor zielony naszej zorzy. No, on tu jest zbyt zielonkawy. Ja troszeczkę bardzo subtelnie nim podjadę w kierunku żółci. Natomiast sam żółty troszkę w kierunku pomarańczu. A pomarańcze w kierunku żółtego. Żeby tu troszkę unieszkodliwić go na tym pomoście, że tak się wyrażę. Dobrze, zwiększę troszeczkę saturację żółci. Zwiększam saturację, delikatnie saturację purpury i właśnie magenty, czyli karmazynu. I zwiększam luminacji, ale zwiększam luminacji magenty. Dlaczego? Zobaczcie, tutaj właśnie te słupy. Jeżeli chodzi o purpurę, tą tylko minimalnie. Jasność zieleni jest odpowiednia, ale tutaj troszeczkę sobie to pozwolę podnieść. O właśnie. Cacy,
podziału odcieni nie robię. No to teraz odszumiando. Wybieram sobie taki dosyć kontrastowy element, żeby tutaj sobie to ładnie ustawić. Przy tym zdjęciu wyostrzanie dam na takie 65. Promień jest zdecydowanie zbyt duży. Dam na 1,1. Zwiększę sobie ilość detalu, ustawię na 50. Nawet nie, nawet mniej, 35. OK. I teraz odszumianie to ustawię na 35. I maskowanie. Myślę, że w przypadku tego zdjęcia koło 40. Czy nie porobiło plastiku? Troszeczkę, więc pozwolę sobie zmniejszyć maskowanie na 31. I troszeczkę sobie zmniejszę, dam na 29 odszumianie. Troszeczkę szumu, jak zostawimy, to bardzo dobrze. Dobra, no to jeszcze tutaj kalibracja barwy na południu naszego Lightrooma, czyli tutaj. Zobaczę ja przy tym zdjęciu, co mi się maluje. Niebieskim troszkę na minus podjeżdżam, czerwonym troszeczkę na plus, i zielonym troszeczkę na minus. Zwiększam saturację czerwieni i trochę zieleni. OK. Jeszcze tutaj drobne poprawki. I troszeczkę saturacji tu na niebieskim podjadę. Jeszcze bym tutaj chciał sobie delikatnie zmienić odcień, więc po prostu wezmę maskę. Moi kochani, zakres koloru ponownie sobie zaznaczę, o, ten przedział koloru, żeby mi wybrał. Oczywiście gdzieś taki zakres. Zaznacz na czerwono, bo mi chyba łapie też zieleń. No właśnie, a zieleni to ja nie chcę. Więc wezmę subtrakt, zakres koloru i wywal mi tą zieleń. O właśnie, i chodzi mi tutaj, więc teraz mogę sobie to jeszcze tu zmodyfikować. Dobrze, i tutaj mamy odcień. Bardzo delikatnie, troszkę na plus sobie przejeżdżam i minimalnie, kochani, minimalnie ściągam karmazynu, bardzo delikatnie, troszeczkę dodając bardzo subtelnie jeszcze temperatury barwowej. O, i teraz to przejście tej zorzy w ten fiolet jest dużo fajniejsze. No natomiast tutaj muszę zmodyfikować sobie tą maskę, którą tutaj robiłem. Tu jedna, bardzo delikatnie, oraz była tutaj druga, nie, tylko ta jedna była, tak, tylko ta jedna plus ta delikatna. O, i tak to zdjęcie uważam, że będzie zakończone. Zrobię sobie jedynie tutaj delikatną winietę, ale po swojemu, czyli taką rozciągniętą. Odwrócę i tu po zewnątrz troszkę kontrastu, delikatnie dehaze'em i minimalnie przyciemnię na ekspozycji. OK. I tak to zdjęcie będzie się prezentować po borowej obróbce zorzy polarnej.
zorzy polarnej. Proszę bardzo. I tak, powiecie, no tutaj było dużo więcej zieleni aniżeli fioletów, dlatego że tutaj już było dosyć ciepłe jest to zdjęcie. Duża temperatura barwowa, co jest normalne. Gdy zmniejszymy temperaturę barwową, fotografując, to troszeczkę stracimy zieleń, ale więcej zyskamy takiego kontrastu z fioletem. Natomiast gdy jest zbyt ciepło, znaczy zbyt ciepło, gdy jest cieplej po prostu, to ten fiolet zorzy zlewa nam się z atmosferą, a szczególnie gdy mamy oświetlenie sodowe, a tego jest tu dużo. Zobaczcie, jak tu jest żółto, jak tutaj aż przecież cienie fotografa się podbijały w wodzie razem z aparatem. Więc to wszystko jest rozświetlone. Trzeba to troszeczkę ściągnąć. Myślę, że tak jest całkiem przyjemnie, całkiem fajnie z tą zorzą. Tym bardziej, że barwy są przyjemnie rozgraniczone, dobrze przechodzą jedna w drugą. No i przede wszystkim te słupy, to wszystko fajnie sobie tutaj wygląda, dobrze się prezentuje. Okej. To będzie na tyle na dzisiaj, kochani, jeżeli chodzi o zapis tego, tej obróbki. Dziękuję ślicznie. Pamiętajcie, subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i komentujcie. Piszcie, jak wy byście obrobili, jaka jest wasza wizja i jakie są wasze sposoby obróbki zdjęć. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.